Witam w 11 odcinku rankingu The Voice of Poland. Za nami półfinał, no i prawie trafiłem finalistów. A w sumie można powiedzieć, że trafiłem, bo pomimo, że typowałem Kasjana, to i tak zaasekurowałem się tym, że to obojętne kto przejdzie do finału od Kamila, bo są równi, ale nie wybitni i taka była cała czwórka w live'ach. Moimi faworytami od początku programu, a taką kropkę nad i postawili po bitwach to Alicja, Tadzik i Daria. No i co? No i są w finale. Pierwszy półfinał Kasjan kontra Damian. Kasjan lepiej zaśpiewał cover, ale Damian lepiej własną piosenkę. No i przeszedł Damian. Ja jednak wolałbym Kasjana z jego barwą radiową. Drugi półfinał to Daria i Jakub. Jakubowi poleciłbym poćwiczenie dolnych dźwięków. A dlaczego? Słyszeliśmy tu Duncana Lorenza i gdy śpiewał, zaraz skojarzył mi się z tymi falsetami z Jakubem. Jednak Duncan ma fantastyczne inne dźwięki. Także Jakub ćwicz i będziemy mieli polskiego Duncana Lorenza. Daria jest świetna i zasługuje na finał, absolutnie. Ale niczym mnie nie zaskakuje, trzyma cały czas ten sam poziom i taka troszkę sztywna na tej scenie. Trzeci półfinał Alicja i Bartek. Jak to na miniaturce z poprzedniego odcinka, Alicja pozamiatała Bartkiem. Ja wiem, że Bartek jest dobry, ma sporą grupę odbiorców i dobrze, ale Bartek to nie światowy poziom w przeciwieństwie do Alicji. Alicja fantastycznie i wreszcie mogą dać punkty za bajeczny falset. I barwę znowu. I bardzo mi się podobała nawet ta własna piosenka. Alicja moim zdaniem wygrywa ten program. Panie Kamilu, Alicja nie musi na nic czekać, to jej czas. Bo może zniknąć jak Ania Karwan, która jest świetna, a ledwo jej się udało odbić po 30. A też plątała się po tych wszystkich programach, a już dawno powinna robić karierę. Czwarty półfinał to Tadzik i Stasiu. No tu było ciekawie. Ja nie byłem od początku za Stasiem, jednak chyba Staś dostał więcej głosów od widzów niż Tadzik. I gdyby nie Margaret, to by odpadł. Nie jestem pewien, czy tak było, ale chyba tak. A co do Tadzika, to zachwycił mnie tym wykonaniem piosenki Kamila Bednarka. Lecz potem też niczym nie zaskakiwał i pozostał ten śpiew, ta barwa, ale jednak już w innych piosenkach nie robiło to już takiego wow. Przepraszam, że jestem stronniczy, ale głosujemy na Alicję. Głosujemy na światowy poziom. Do usłyszenia po wygranym finale Alicji.